Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie. Ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania z tej strony Dora. Witajcie kochani. Mam nadzieję, że macie się dzisiaj cudownie, że czujecie się szczęśliwi, bezpieczni, spokojni, zdrowi oczywiście. Mam nadzieję, że wszystko idzie po Waszej myśli. Dziękuję wszystkim, którzy są tutaj po raz pierwszy. Witajcie, kochani. Witam również wszystkie osóbki, które do nas tutaj powracają. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z powrotem z nami. A więc, kochani, tak to przesłanie będzie dziś dla moich cudownych raczków. Tak, dla, dla raczków w Słońcu, w Księżycu, ascendent. Może to być również rak znajdujący się gdzieś w węźle księżycowym, także sprawdźcie swoje umiejscowienia. E, może to również być osoba, którą jesteście gdzieś zainteresowani, tak? Także zobaczymy, co tutaj dokładnie mamy usłyszeć. Mm, a więc tak, drodzy aniołowie, przewodnicy duchowi, nasi przodkowie, najwyższe istoty miłości i światła. Proszę, pomóżcie nam dziś z tym przekazem. Pomóżcie mi w przekazaniu najważniejszych wskazówek, informacji, wiadomości oraz porad dla naszych cudownych raczków. Dobrze, kochani, a więc zobaczmy, co tutaj się dzieje na ten moment. Wiem, że długo, długo już czekaliście na to czytanie. Wybaczcie, ale dzieje się u mnie również dużo. Także. Jest to, jest to mega aktywny czas, kochani, u nas wszystkich. U nas wszystkich, także e, przygotujcie się na ważne zmiany. Weszliśmy w nową erę, można by to powiedzieć. W tej chwili, przez najbliższe dwa i pół roku, będzie koncentracja, kochani, na, e, na dostatku, na stabilności, na finansach. Tak? Jesteśmy e, w sezonie Skorpiona. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich moich cudownych Skorpionków, które mogą gdzieś tutaj się znajdować, które mogą być może oglądać to czytanie. Dobrze, kochani, zacznijmy, zacznijmy, bo będę gadać w nieskończoność, tak. Zobaczmy, co tutaj dla Was jest najważniejszego, tak. Najpierw przeszłość, co ma wpływ na teraźniejszość. Dobrze. No, widać, kochani, że no, gdzieś tutaj bardzo dużo pracy włożyliście. Plan, jakieś, były jakieś plany, tak. Uf, bardzo chaotyczna energia na ten moment czuję. Czuję, że ktoś jest taki, ja czuję się w tej chwili taka mega, e, mm, mega naładowana <laughs> energetycznie. Przed chwilą e, podczas medytacji nie, nie czułam jeszcze tej energii, tylko wyciągnęłam karty, tylko, e, tylko gdzieś tutaj wyszłam w kierunku Waszego znaku i automatycznie uruchomiła się we mnie taka, taka ekscytacja, takie pobudzenie. Tak? Także ktoś tutaj, bardzo możliwe, że czuje, czujecie, że coś przezwyciężyliście. Być może Pracowaliście nad czymś trudnym, coś, co cyklicznie powracało do waszego życia. Dla niektórych z Was będzie tutaj walka z jakimiś nałogami, walka ze swoimi cieniami być może, ze swoją jakąś takimi traumami, złymi sytuacjami, które mogły wywrzeć na Was ogromną presję. Bardzo możliwe, że, że wydarzyły się tutaj jakieś takie rzeczy, które były skierowane przeciwko Wam lub Wy kierowaliście coś przeciwko komuś, tak? Pamiętajcie, aby brać to pod siebie, tak jak to z Wami rezonuje. Tak jakby ktoś knuł coś. Dzięki, dzięki czyjejś silnej intuicji ktoś prawdopodobnie uniknął jakichś problemów. Bardzo możliwe, że była tutaj sytuacja związana z domem, ze stabilnością rodzinną, może z jakimś spadkiem, być może coś, co... Widzę coś, co powraca tak jakby do kogoś. Może odzyskaliście coś. Zobaczymy sobie, kochani, dalej, tak? Zobaczmy sobie, jak wygląda aktualna sytuacja w energii naszego raczka. Zmiana perspektywy, kochani. Pięknie, śmierć, zakończenie czegoś. Zakończenie prawdopodobnie śmierć ego, tak? Śmierć tak zwanego ego. Ktoś tutaj koncentruje się na tym, co faktycznie. Em, się liczy, tak? Co na ten przykład mamy tutaj dom, rodzinę, stabilność, radość. Tak jakby ktoś zmienił swoją wizję, być może dotychczas ktoś kierował się jakimiś takimi bardziej powódkami e, fizycznymi, zaspokojeniem jakiejś tam e, pewnej rozpusty, może nawet rozpusta słyszę, tak? Jakieś e, coś, co było niezdrowe, tak? Mamy diabła. Może to mówić o jakiejś trzeciej osobie w związku, może to mówić o Stracie, może to mówić o zdradzie, może mówić to o yy, takim silnym uczuciu przywiązania do kogoś, yy, i, i tak jakby ktoś sam przez chęć kontroli kogoś innego przywiązuje siebie w pewien sposób i więzi siebie w jakimś takim, yy, no to, yy, to ego, tak? Mi się tutaj pokazuje, duma, tak jakby czyjaś duma blokowała pewien rozwój wydarzeń. Ktoś chce zagarnąć jak najwięcej dla siebie. Jest tutaj też dużo takich właśnie materialistycznych powódek, tak? Nie tylko bym powiedziała właśnie, um, że tak powiem, rządzy, bo jest tutaj zdecydowanie niezdrowa energia dla kogoś, tak? No diabeł sam w sobie, kochani, bardzo nam tutaj dużo mówi i mówi, że ktoś jednak zmienia perspektywę względem czegoś. Ktoś tak jakby odchodzi, prawdopodobnie. Jest dla mnie tutaj jest śmierć ego. Czyli coś się wydarzyło, co spowodowało zmianę nie wiem sposobu patrzenia na otoczenie, być może na ludzi w swoim życiu. Jest tu zdecydowanie tak, jakby wzięcie kroku w tył, aby zobaczyć coś w większym, z większej perspektywy. Tak? Być może lekcji uprzednich, które coś, co się wydarzyło. I widać, że ktoś rozumie, że pewne rzeczy potoczyły się nie tak, jak należy. Że trzeba tutaj tak jakby no coś zmienić, tak? Bo mamy. Widać, że jest jednak waszym zamiarem. Tutaj to szczęście, tak? Szczęście, radość, pełnia. Nieoczekiwane wydarzenia. Co tutaj może się zdarzyć? Co się może wydarzyć? Uuu, gwiazda! Uwielbiam tą kartę. Karta spełnionych marzeń, e, dostatku jakichś nowych, nowych możliwości. Dobrze, mamy ósemkę kielichów, czyli porzucenie czegoś, odejście e, od czegoś, co prawdopodobnie było dużym strapieniem, tak? Jest tutaj, zobaczcie, co nam wypadło na odwrocie. Tutaj mamy. Te dwie ekstra karty, które pokazują, tak jakby o porzuceniu czegoś toksycznego, bardzo możliwe, że tkwiliście w jakiejś energii strachu, oczekiwaliście, aż pewne rzeczy się wydarzą dla kogoś, może negatywnie komuś życzyliście, może mieliście w sobie mm, jakiś żal za coś, jakieś niespełnione marzenia. Jakieś niespełnione wizje, tak? I tak jakby tutaj, dlatego, że być może ktoś, no nie wiem, może to, czy to mówię, bierzcie to pod siebie, jak to z wami, kochani, rezonuje. Pamiętajcie, że to jest czytanie generalne, więc wiele osób to ogląda i z wieloma osobami może to na inny sposób rezonować, tak? Dlatego też bardzo możliwe, że tak mnie rozrywa co chwilę i widzę to z jednej perspektywy, to z drugiej perspektywy, z jednej, z drugiej, jednej, z drugiej. W każdym bądź razie widzę, że ktoś tutaj mocno koncentrował się na negatywnych rzeczach, tak? Mamy tutaj kochani Meduzę, tak? Meduza również była ofiarą, która ofiara, która stała się zła, tak jakby jej cienie przejęły jej osobę. E, I ją w pewien sposób to również uwieziło, tak? Nie mogło otaczać się nikim niczym. E, jej włosy, tak, to były żmije. Wystarczył jej wzrok, aby kogoś zamienić w kamień. Także e, mogła być tutaj też w kimś taka agresja, jakby ktoś chciał kogoś w pewien sposób zmrozić, zamrozić. Zatrzymać przed jakimś rozwojem, ruchem naprzód. I tutaj prawdopodobnie na ten moment ktoś dokonuje ważnych decyzji, aby spełnić te marzenia. Także jest porzucenie jakiegoś niezadowolenia, czegoś, co nie daje spełnienia, czegoś, co daje bardzo dużo stresu, być może bezsenne noce. Ktoś pozostawia coś, co jest bardzo ciężkie, coś, co po prostu nie sprawia już dużej spełnienia, nie daje satysfakcji. Ktoś dostrzega, że należy, tak jakby skoncentrować się na czymś innym, że gdzieś indziej jest w stanie osiągnąć więcej radości w życiu, że należy mi się coś więcej. Bardzo możliwe, że ktoś po prostu, tak jakby tutaj rozumie, co, są, co jest wart, tak? Tak jak tutaj widzimy właśnie tego cesarza, który tak pewnie siedzi na swoim tronie i, i, jest, i, i jest w stanie zarządzić wszystkim, tak? Jest najsilniejszy Zeus, tak? Bóg niebios. Także wiecie, prawdopodobnie mm, może pojawić się tutaj jakaś sytuacja, bo to jest coś, co jest niespodziewane, coś, co może być yy, sprowokuje Was do porzucenia pewnych rzeczy i może w jakiś sposób sprowokować Was do tego, że sięgniecie po to, co dla Was, po to, co Wasze, co wiecie, że naprawdę na to zasługujecie, że wiecie, że Wam się należy. Rozumiecie, że to Wy. Kreujecie w pewien sposób własne prawa, że nie musicie podlegać temu, co zostało wam wpojone, co zostało wam narzucone, a nie jest zgodne z wami. Także tutaj dla niektórych z was jest naprawdę takie wyłamanie się z Matrixa, wyłamanie się z jakiegoś takiego um, miejsca, gdzie musieliście być podporządkowani czemuś. Tak jakby pojawia się dla was jakaś możliwość. Bo miejsce, w którym być może aktualnie się znajdujecie, nie daje Wam już spełnienia. Także tutaj tak jakby wszechświat nawołuje, pokazuje, tutaj mam, on trzyma te piorun w ręce, gotów jest po prostu użyć. I, i spójrzcie, no, ta energia, aż ciało, jakaś tak, prawie bym to minęła, spójrzcie. Widzicie, to jest ta ogromna przemiana, zmiana perspektywy, czyli co w tej chwili jest najważniejsze na ten moment, kochani, tu i teraz, zmiana perspektywy. Musicie odwrócić wzrok od tego, co toksyczne. Tu jest jakieś ego, coś, co w jakiś sposób nad wami przeważa, tak? Czyli coś, co pomyślą inni, co powiedzą inni, co mam, co posiadam, czy to kreuje moją wartość osoby, kim jestem, czy to, co mam, mówi o tym, kim jestem, tak? Bo ktoś tutaj tak jakby mocno się kieruje. Takimi fizycznymi rzeczami. Myśli o tu, że tak powiem, bardzo mocno fizycznie, nie zastanawiając się również o rozwoju swojej duszy, o pracy nad tym, aby ewoluować. Po co przybyłeś tutaj? Po co reinkarnowałeś? W jakim celu? Tak? Aby tutaj zająć się pewnymi rzeczami. Życie na Ziemi jest bardzo ważne. Doświadczanie, docenianie. Tak? Życie jest krótkie, trzeba się nim cieszyć. Ale trzeba też pamiętać o tym, że przybyłeś tutaj w konkretnym celu, aby się uczyć. Aby rozwijać się, tak? Aby Twoja dusza mogła ewoluować. Jesteśmy, no, ja, ja osobiście, no i niektórzy mówią, że <grytanie> o Ziemi różnie się mówi. Ja osobiście Ziemię odbieram bardzo mocno jako taki czyściec czyściec takie lekcje naszej duszy, ewoluacje naszej duszy, tak? Często gęsto ludzie tutaj odbywają swoją karmę, uczą się lekcji, aby móc ewoluować, aby pójść dalej. Dla mnie to jest właśnie w taki sposób widzę czyściec ja osobiście, tak? Tłumacząc to gdzieś tam w mojej wizji osobistej. Także no, tutaj to też nam się pięknie pokazuje. Zmiana perspektywy, tak? Trzeba doświadczyć pewnych lekcji. Trzeba doświadczyć pewnych no czasami, no niestety bolesnych. Niektórzy z nas się z tym nie zgadzają, tak? Bo dlaczego muszę przeżyć coś bolesnego, abym mógł coś zrozumieć? Nie da się tego w inny sposób. Oczywiście, że się da, tak, kochani, uczymy się w każdych momentach swojego życia i w tych dobrych, i tych złych ale i jednego i drugiego trzeba doświadczyć. Ja osobiście uważam, z mojego doświadczenia życiowego, tak, bo nie mogę mówić tu za innych, chociaż wiem i znam wiele osób, które również zdecydowanie by na pewno e, podpisały się pod moimi słowami, że z tych trudnych momentów w naszym życiu wyciągamy najcięższe lekcje, najtrudniejsze lekcje, lekcje, na które w tych Przyjemnych momentach, w tych wygodnych momentach naszego życia, nie otworzymy się, tak? Bo jest to, wlimy gdzieś to odłożyć na bok i, i zająć się tym wtedy, kiedy coś tam, coś tam, tak? I zawsze to odkładamy na, na jakiś tam tylny plan. No ale często często wszechświat mówi, dobra, już siedzisz tyle w tym, że już czas po prostu to przerobić, tak? To zawadza ci w kolejnych etapach Twojego życia, to zawadza Ci w Twoim rozwoju, to zawadza Ci w misji Twojej duszy, tak? w celu Twojej duszy. Także gdzieś tutaj bardzo możliwe, że właśnie uwalniacie pewne toksyczne przyzwyczajenia, może jakieś pro programy, coś, co zostało wam wpojone poprzez waszą rodzinę, członków waszej rodziny, waszych przodków, tak? Jest silna zmiana perspektywy. Spójrzcie, tutaj jest jakaś wiedza, tak? Są jacyś wasi przodkowie, być może e, wasi przewodnicy duchowi, wszechświat, tak jak mówi, daje wam konkretne wskazówki. Jest to dla was bolesne, co przeżywacie, tak? Jest to bolesne, bardzo możliwe, że tak jak mówię, że, że była pokazała się dla niektórych z Was zdrada, bo widzę tutaj zdradę dla kogoś. Ktoś mógł poczuć się zdradzony. Jeżeli nie poprzez y, osobę, którą kochał, to była to zdrada w rodzinie. Jeśli nie zdrada w rodzinie, to może w przyjaźni. Była to dla Was ważna relacja i poczuliście się w tej sytuacji totalnie obnażeni, poczuliście się totalnie bezbronni. Yy, Poczuliście, że ktoś wykorzystał wasze słabości, że być może przed kimś się otworzyliście, zwierzyliście, a ta osoba wykorzystała to przeciwko wam, odwróciła się od was i poszła tam, gdzie uważała, że tej osobie będzie lepiej. Ktoś tutaj, no mówię, do no, ego, tak, tutaj jest ból, tutaj jest strach i to w jakiś sposób blokuje przed spełnieniem marzeń. Także, tak jak mówię, ta zmiana perspektywy przynosi wam właśnie tą stabilność. Musicie dostrzec tą sytuację w pełni tak jak jest. Móc obnażyć się z całej tej prawdy, aby nie, nie było nic, czego byście, by, czego byście się bali. Bo czuję, że jest właśnie w was coś. Tak jak mówię, ukrywacie siebie, ukrywacie swoją prawdziwą osobowość przed światem, dlatego że czegoś się wstydzicie. Mamy tutaj taką świnkę w koralach, tak? Ktoś się czuje, że próbuje gdzieś tam. Ym, tak, nie czuje się wart. Ktoś nie czuje się wart tego, kim jest. Czuję, że. I to wcale nie musi być prawdą, kochani. To może być coś, co jest zupełnie nie wasze, zupełnie wpojone. Być może ktoś się zachował nie tak, jak należy, i czuje, że gdzieś tutaj wyrzuty sumienia jakieś gdzieś pociągają do odpowiedzialności. Wy możecie również, gdzieś jeżeli Was jakaś osoba zraniła, ta osoba może czuć silne wyrzuty sumienia za coś, co zrobiła i Wy możecie odczuwać energię smutku tej osoby. Jeżeli macie takie momenty, że nie wiecie, co się dzieje i czujecie dziwny smutek, czujecie się w takiej, tacy rozerwani i nie wiecie, o co chodzi, to bardzo często może być mowa o tym, że czyjaś energia na Was mocno wpływa, tak? W każdym razie, tak jak od czego, od czego zaczęłam i do, do czego to się wszystko zbiega, kochani, przewodnicy duchowi i wszechświat pokazują Wam po prostu inną stronę, to pomaga Wam dojrzeć, dorosnąć. Tutaj widać, że tutaj jesteście po wielu lekcjach, tak? Bo tutaj jest już naprawdę dużo, ktoś już dużo przeszedł, tak? Widać, mamy brodę, siwe włosy. Jest to osoba, która no nie jest, że tak powiem, dzieciaczkiem, tak? Jest to osoba, która przeszła swoje. Osoba, która jest doświadczona przez życie, która potrafi walczyć, dbać o siebie, tak? Powiedzmy. Ale to również powoduje... Wzbudzenie jakiegoś takiego wewnętrznego ognia, tak? Ta Te przemiana, ten ból, którego doświadczacie. I to jest wasza mądrość. Tak jak tutaj widzimy tego orła, tu ponownie on jest, tak? E jakby wasz posąg, jakby wasz triumf, tak? Tak jakby, jakby wiecie, że jesteście, wy wiecie, wy rozumiecie, tak jakby poznajecie swoją moc. Kochani, nie wiem, co tutaj się wydarzy, ale to jest po prostu dla was coś mega przełomowego, to, co tutaj do, do was idzie. I to naprawdę przyniesie wam stabilność, pewność siebie i spełnienie marzeń. Coś, na co od dawna czekacie. Jest tutaj tylko takie silne nawołanie, aby spojrzeć właśnie na jakąś sytuację z innej perspektywy. Coś, co jest bardzo toksyczne, bardzo bolesne, coś, co zmywa wam sens powiek. Niektórzy z was być może na siłę trzymają się kurczowo pewnej sytuacji lub relacji. Pomimo tego, że wiecie, że to jest niezdrowe, wiecie, że to nie jest dla was, cały wszechświat i wszystko dookoła wam pokazuje, że nie. Wszędzie dookoła widzicie czerwone chorągiewki, to staracie się tłumaczyć, że nie, staracie się po prostu trzymać za wszelką cenę, bronić tego, pomimo tego, że wiecie, że no, że to nie jest dla was, że nie jest wasza rola w tym. Że to powinno wychodzić z obu stron. Że nie da się jednostronnie. Najlepsze rozwiązanie. Najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji dla naszego raczka. Dobrze, także, no tutaj zdecydowanie więcej zaufania, tak? Miej zaufanie. Musisz odpuścić pewne rzeczy, bo. Jest taka chęć wymuszenia pewnych rzeczy, tak? bo ja chcę wiedzieć już teraz, czy ja wygram, czy ja osiągnę swój triumf, czy, ja, czy, czy, czy ludzie dostrzegą prawdę, czy ludzie dowiedzą się, jaka była prawda, tak? To powoduje jakąś rywalizację. Widzę, że gdzieś tak, jakby jest tutaj pewna walka o być może jakieś dobra. Być może jest tutaj jakieś rozstanie i wy staracie się, może, znaleźć jakiś sprzymierzeńców. Jeżeli nie tyczy się to was, to tyczy się to innej osoby. Ktoś, kto próbuje znaleźć sprzymierzeńców, ktoś, kto poprze tą drugą osobę, powie tak, poklepi ją po ramieniu, dobrze zrobiłaś, pomimo tego, że ta osoba gdzieś tutaj wyciąga cały czas, walczy o coś, coś, co nie jest sprawiedliwe. Starajcie się, mieć zdrowe granice, chronić. Mieć więcej wiary w to, że jesteście prowadzeni tam, gdzie jest wasz cel życiowy, gdzie jest wasza misja. Idziecie naprawdę w kierunku stabilności. Może to być, jeżeli macie tutaj jakąś sytuację, która jest związana z domem, jakaś niepewna sytuacja związana z domem, to idzie to w dobrym kierunku. Co jeszcze w tej sytuacji? Tak, jest tutaj mowa o jakimś. Kochani, możecie być w jakiejś relacji, gdzie ktoś, jakiejś relacji, gdzie ktoś po prostu, no tak jak mówię, tutaj patrzy tylko na swoje dobra. Wy prawdopodobnie widzicie tutaj już to. Ale tak jakbyś oszukujecie w pewien sposób. Niezbędne akcje do podjęcia. Co należy zrobić? Zacząć planować, kochani, tak? Zacząć planować, e, rozstrzygać, co można zrobić w tej sytuacji. Tak jak widzimy, on tutaj stoi przed mapą, tak? Patrzy, w którą stronę iść, jak, e, jak się wydostać na przykład z tego miejsca, tak? Jak przebyć tą trasę. Także jest planowanie. Tak, planowanie. I trójka mieczy. I jeszcze, jeszcze jedna karta. I król, buław. Dobrze. Mm. Musicie, kochani, odnaleźć w sobie siłę. Bardzo możliwe, że trzeba będzie tutaj e, podjąć jakieś nowe akcje. Dla niektórych z Was, kochani, będzie tutaj rozpad relacji. Dla niektórych z Was będzie tutaj po prostu coś się wydarzy. Jeżeli Wasza relacja w tej chwili jest w, w, <laughs> w takim miejscu, że czujecie, że wisi na włosku, to, e, no to tutaj możecie oczekiwać kolejnych jakieś takich wydarzeń, które mogą spowodować rozstanie. Ale to przyniesie uwolnienie dla obydwu stron. Przyniesie nowe rozwiązania. Jest oczywiście tutaj możliwość pracowania nad tym, tak, dla osób, które są w relacji, tak, bo też tutaj widzę taką sytuację dla osób, które są w relacji i, i i są być może w tej relacji również już dzieci, tak? Bardzo możliwe, że tutaj będziecie starali się pracować bardziej nad tą relacją, wkładać więcej pracy, może szukać rozwiązań, może wspólnie szukać jakichś nowych metod, rozmawiać na temat tego, w jaki sposób możecie lepiej się tutaj porozumiewać, tak? Być może jakaś podróż Was tutaj czeka i ta podróż może również prowadzić pewien balans. Jeżeli planujecie tutaj jakąś podróż, to ta podróż zmieni w sytuacji, w której aktualnie jesteście. Jeżeli aktualnie jest źle, to może się to polepszyć. Jest tu praca nad czymś, nad czymś co jest trudne, ale widać, że ktoś chce pracować nad tym. Ktoś nie boi się pracować nad tym, ktoś naprawdę jest otwarty na to, aby ulepszać siebie w czymś. Bardzo możliwe, że ktoś pracuje nad tym, aby uwolnić właśnie jakieś traumy przeszłości, jakieś. Em, coś, z czym sobie nie radził od dawna, tak? Jak tutaj jakieś takie cienie przeszłości, coś, co było trudne, coś, co było bolesne, tak? Jak widzimy, tutaj ponownie wracamy do tego orkol. Dla, dla niektórych z Was może być tutaj coś, co było niezdrowe, może ktoś. Tak, jak mówię, komuś źle coś życzył, może były gdzieś jakieś czare mary, jakieś klątwy rzucane na kogoś, tak? Bo taka energia mi się tutaj pokazuje, jakby coś zostało uwolnione. Ktoś być może chciał skierować coś przeciwko Wam i w tej chwili otrzymuje swoją karmę. Tak, jakby pokazuje mi się, tak jakby jakieś duchy, e, negatywne energie zostają uwolnione. Dlatego, że ktoś przestaje. Trzymać się tego, co negatywne. Przestaje trzymać się kurczowo rozwiązania, które nie jest dla tej osoby. Bo tutaj jest odpuszczanie czegoś, jakiejś sytuacji, relacji, być może miejsca pracy, być może miejsca zamieszkania. Ktoś jest w jakimś miejscu, które jest bardzo toksyczne, bardzo niewygodne. Od długiego czasu to trwa. To, kochani, to nie jest od dziś, to nie jest od wczoraj, to nie jest coś świeżego. To jest coś, co się ciągnie od dłuższego czasu, być może nawet od kilku lat. Jest sile na wyłanie, aby po prostu odnaleźć tą wewnętrzną siłę, tak? Żebyście wiedzieli po prostu, że jesteście w stanie naprawdę stawić temu czoła. Macie w sobie większą moc niż Wam się wydaje. Co należy odpuścić? Dobrze, mamy magika, tak? Mamy dwójkę kielichów i jeszcze jedną kartę tu poprosimy. O, dostaliśmy jeszcze dwie. Król kielichów i król denarów. Dobrze, kochani, wow, mocna rozbieżność, jeżeli chodzi o energię e, tych dwóch króli, tak? Na odwrocie mamy judgment, tak? Czyli osąd. Dzień sądu ostatecznego. Ktoś musi mocno się skoncentrować, kochani, na tej energii, bo ktoś nie bierze tego pod uwagę. Ktoś żyje mocno w tej energii 3D, nie zastanawiając się na tym, co będzie później, co będzie dalej, co będzie w energii 5D. Po co ktoś tu inkarnował, dokąd idzie, dokąd zmierza, jakie lekcje ma tutaj do przebycia. Koniec końców każdemu z nas przyjdzie spotkać się z tym końcem, tak? Trzeba wtedy pamiętać o tym, że nic co tutaj mamy, nie jesteśmy w stanie zabrać ze sobą tylko i wyłącznie wspomnienia, lekcje, doświadczenia, uczucia to zabieramy ze sobą. To, co fizyczne, jest dla nas ciężarem. Kiedy przechodzimy w te wyższe strefy, w strefy, dowiadujemy się, że to jest dla nas ciężarem, że to są niższe wibracje. I dlatego właśnie tak ważne jest, aby koncentrować się na tych ważnych rzeczach. Oczywiście w naszym świecie fizycznym też e, oczywiście musimy mieć te finanse, bez nich nie da się tutaj żyć, tak? Ale w momencie, kiedy zaczynamy rozumieć, że to jest nic innego, jak wymiana energetyczna, tak, czyli tyle ile dajesz od siebie światu, tyle ile dajesz po prostu od siebie, nie oczekując czegoś w zamian, ta energia zawsze do ciebie wróci. Kiedy twoja energia jest doceniana. Dlatego też tak ważne jest to, aby nie tkwić w relacjach, które po prostu um, tracą waszą energię, tak? Jeżeli dajecie komuś miłość, a ktoś tej miłości nie odwzajemnia, ta energia traci swoją moc. Jeżeli dla kogoś się staracie, a ktoś tego nie widzi i nie docenia, to traci swoją moc. Wytracicie wtedy swoją moc. Wasza studnia z dnia na dzień staje się coraz bardziej pusta, a z czasem nie macie już co dawać, bo ktoś po prostu nie doceniał tego, co mieliście. Cieszcie się więcej swoim życiem tu i teraz. Manifestujcie lepszą przyszłość oczywiście. Zawsze możemy myśleć o lepszym jutro, ale trzeba koncentrować się na tym, aby docenić to, gdzie jesteście, dostatkiem, którym żyjecie. A dzięki temu otrzymacie tego jeszcze więcej. Skoncentruj się na Twoich emocjach, bo te emocje są bardzo ważne. Bardzo możliwe, że są tutaj jakieś takie rzeczy, które są nieprzerobione, i ty próbujesz po prostu, udajesz, że ich nie ma. Tak? Gdzieś tam je e, zakopałeś i udajesz, że tego nie ma. Tak? Jest tu silne nawołanie, aby słuchać więcej muzyki, pozytywnej muzyki. Być może. Muzyka, którą w tej chwili słuchacie, nie jest zbyt pozytywna i może was również gdzieś tam ściągać energetycznie. Być może muzyka, której słuchacie, nie koncentruje się na rzeczach, na których wy się powinniście w tej chwili koncentrować. Przywiązujcie baczną uwagę do tego, jaką muzykę w tej chwili słuchacie. Dla niektórych z Was czuję, że też może być tutaj zblokowana czakra gardła. Może nie mówicie tego, co macie na myśli. Może należy tutaj właśnie powiedzieć pewne rzeczy. Użyć swojego głosu. Jeżeli w ostatnim czasie było ciężko w waszym życiu, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o wasze emocje, kochani, no to tutaj widać, że coś wychodzi na prostą. Musicie odpuścić takie kurczowe trzymanie się, właśnie tego końcowego efektu, który sobie gdzieś tutaj. Wymyśliliście, tak? Mam wrażenie, że wszechświat zapanował dla Was coś innego, wiele lepszego, ale Wytrzymacie się kurczowo swojej wizji. Pomimo tego, że na co dzień dostajecie wiele różnych wskazówek, że to nie ta droga, ktoś nie chce słuchać. Dla niektórych z Was dobrze by Wam zrobiło, jeśli na tym czas byście troszeczkę więcej pobyli sami, abyście się troszeczkę odsunęli od innych ludzi. Trochę więcej pomedytować, pomodlić się, położyć się po prostu, zamknąć oczy, pomyśleć, tak? Może włączyć jakąś muzykę, frekwencję jakieś. Pozwolić sobie po prostu pobyć tu i teraz. Może wyjść samemu po prostu gdzieś do lasu na spacer. Jest coś do uwolnienia, kochani. Ale wy możecie to zrobić tylko i wyłącznie sami. Musicie pobyć sami z jakimiś ważnymi e, emocjami. Zastanówcie się, co Was uruchamia w innej osobie, jaka rzecz Was irytuje w innej osobie, i postarajcie się przyjrzeć sobie, co w Was to uruchamia, dlaczego na Was w taki sposób to wpływa, dlaczego Wami to jakoś, czujecie, że Wami to wręcz manipuluje, tak? I tak jak mówię, to jest coś z przeszłości, jakieś duchy przeszłości, jakieś traumy przeszłości, coś, co Was cały czas straszy, rzeczy, których być może się boicie. Boicie się nawet o nich mówić, boicie się o tym, o tym rozmawiać, nawet być może z bliskimi osobami. Najważniejsze wskazówki dla naszych raczków jeszcze na ten czas. Skup się na nowych rozwiązaniach, tak? Co możesz jeszcze zrobić? Skup się na tym, aby postarać się zasiać nowe nasiona, tak? Nie czekać, aż to, co zrobiliście, przyniesie Wam korzyść, tylko skupić się na tym, aby cały czas szukać nowych rozwiązań, tak? Siać te nowe nasiona. Tak jak widać, on patrzy na nowe, tak jakby otrzymujecie dotyk Midasa, tak? o tym mówi ta karta. Otrzymujecie dotyk Midasa, postarajcie się wykorzystać to najlepiej, jak potraficie. Spójrzcie na to, on, każde z tych jabłek było zwykłe, a on zamienił je w złote jabłka. Także tak jakby macie możliwość, być może tyczy się to jakiegoś biznesu, czegoś, czym się tu zajmujecie, jakichś nowych możliwości, tak? Jest to dla Was jakby jakaś karta przetargowa do czegoś. Wow, kochani, ale energia, bojku, co ja tu widzę, no niesamowite. Bardzo możliwe, że planujecie. Zmianę miejsca zamieszkania. Może myślicie o tym, aby się przeprowadzić gdzieś, tak? Mamy kartę świat. Dla niektórych z Was może to być jakieś ciepłe miejsce, może to być bardzo zimne miejsce, tak? Mamy tutaj i palmy, i góry, i śnieg. Wszystkie, na dobrą sprawę, mamy tutaj wszystkie możliwe krajobrazy, tak? Bo i morze, i góry, i jeziora piękne, piękne krajobrazy. Może być tutaj w Was jakaś chęć podróżowania po świecie. Być może zastanawiacie się, w jaki sposób coś odłożyć sobie na podróż. Tak jak, tak jak mówię, jest tutaj jakaś idea, coś, co możecie zrobić, coś, co możecie wykorzystać. I to daje Wam, to, za, to jest tak jakby nasienie, tak? Zasiewacie, dzięki czemu możecie, coś może zacząć rosnąć. Z czego możecie zyskać, widzicie, ten, ten tak jakby bilet przetargowy do czegoś. Może to być również niefizyczne. Może to być pomoc komuś, tak? Bo tak, jakby tutaj mi się to pokazuje na tej karcie, jakby ktoś miał to złote jabłko jako karta przetargowa, aby móc się przedostać do innego świata. Złote jabłko zostaje przekazane śmierci, tak? Kochani, jeśli wiecie o co tutaj chodzi, koniecznie dajcie mi znać, bo ja mogę sobie tutaj, wiecie, tylko gdybać. Wy sami wiecie najlepiej, czego się tyczy ta sytuacja. Także help, Piszcie w komentarzach, jeśli wiecie. Jest tu silne nawołanie przez cały czas, przez całe czytanie powraca do mnie cały czas ta energia. Także albo macie tutaj e, styczność ze znakiem Zodiaku lwa, tak? Lew może być tutaj dla Was bardzo ważny, albo może to mówić o tym, że nawołujeś do Was, aby użyć tej siły wewnętrznej, aby wyjść ze strefy komfortu, stawić czemuś czoła. Jesteście w stanie to zrobić i osiągniecie sukces. Końcowy wynik, co Wam to przyniesie? Dobrze. Ha! Bosko! Dziesiątka! Mamy tą dziesiąteczkę cudowną, czyli tam, gdzie dążycie i wierza, konkretna zmiana, na odwrocie, as denarów. I co nam się tu pokazuje? Królowa kielichów, czyli spełnienie emocjonalne. Boska energia, kochani, Boska. Dobrze, a więc tak jak mówię, gdzieś tutaj wychodzicie z czymś nowym. Przeważne jest to, kochani, aby w tej chwili ym, kierować się właśnie swoimi emocjami. Wasze emocje wskazują wam drogę. Bardzo możliwe, no, że gdzieś tutaj no, na pewno macie silną intuicję, i ta intuicja, tak jakby, ma silny wpływ na wasze emocje. Bardzo możliwe, że są pewne rzeczy, gdzie czujecie po prostu, czujecie, bo emocjonalnie po prostu coś w jakiś sposób. Wami porusza. I wiecie, że musicie iść w tą drogę. Słuchajcie swojej intuicji, kochani. Przyjdzie tu ogromna zmiana. Naprawdę wielka zmiana do Waszego życia, ale będzie ona bardzo pozytywna. Wieża, tak? Posejdon. Bóg-móż. Także zdecydowanie będzie to ogromna zmiana emocjonalna, tak? Widać, że jest tutaj spełnienie. Jest rodzina, pokoleniowe dostatek pokoleniowy, tak? Spełnienie, no, po prostu no, najpiękniejszy koniec, jaki tylko moglibyście sobie wyobrazić, tak? Na odwrocie, czyli co przed wami ukryte, co otrzymujecie, otrzymujecie właśnie ten dar, tą możliwość, tak jakbyście dostali mm, od wszechświata. Dla mnie to jest właśnie ta energia, kochani, dostajecie właśnie tą możliwość, to się nie zróbcie z tym to, co należy, bo to wam przyniesie dostatek. To, ten pokoleniowy dostatek, właśnie, tą radość, szczęście, spełnienie. Nie będziecie się musieli o nic martwić, ani dziś, ani najbliższej przyszłości. Zostaniecie zaopiekowani. Ale to wszystko się tyczy właśnie waszych emocji. Bardzo możliwe, że to ma silny związek z waszym małżeństwem, tak? Bo Hera również jest właśnie boginią związków małżeńskich. I wszystkich dóbr, tak? Także e, bardzo możliwe, że ta sytuacja tyczy się gdzieś tutaj właśnie jakiegoś związku małżeńskiego. Czy jest jeszcze tutaj jakaś porada w tej sytuacji? I przejdziemy zamiast do, zaraz do orko. Dobrze, czyli uważajcie, kochani, postarajcie się przede wszystkim nie rozpraszać. Skoncentrujcie się na priorytetach, na tym, co jest naprawdę ważne. Nie uciekać się do po prostu jakiejś dupereli, nie pozwolić sobie na to, aby Wasza energia rozpo, roz, została rozproszona na rzeczy, które Wam nie służą po prostu, tak? To jest to, na czym się powinniście skoncentrować. Rodzina, radość, spełnienie, miłość, dziesiątka kielichów, kochani, spełnienie emocjonalne w pełni. Jest tu coś, co jest przed wami ukryte, tak? Być może pewne rzeczy, do których no, gdzieś tam się nie przyznajecie, sami przed sobą, gdzieś uciekacie przed czymś, czujecie się tak jakby więźniami swojej rzeczywistości, czegoś, co się stało. Bardzo możliwe, że pozostajecie cały czas w byciu ofiarą, pozostajecie właśnie w tej przeszłości, która się gdzieś wydarzyła i. I nie pozwalacie sobie na to, żeby się uleczyć. Bardzo możliwe, że opłakujecie cały czas e, czyjąś stratę, tak? Dla niektórych z Was widzę nawet tutaj, jakby mogło się stać coś strasznego. Może ktoś gdzieś spadł, z jakiegoś urwiska. Jest, e, uf, jest czyjaś śmierć, tak? Coś, co było bardzo bolesne. Pokazuje mi się to w energii przeszłości, ale oczywiście bierzcie to tak, jak to z wami rezonuje. Ta osoba, kochani, jeżeli straciliście tutaj kogoś bliskiego, ta osoba e, przeszła. Tam, gdzie je miejsce. Razem z innymi duszami, lata już w przestworzach. Bardzo możliwe, że często otrzymujecie różnego rodzaju znaki. Dostajecie jakieś piórka białe, mogą wam spadać, otrzymujecie różnego rodzaju znaki od aniołów, tak? Bardzo możliwe, że wasi przewodnicy duchowi, właśnie te osoby, których z wami już nie ma, one was prowadzą, pokazują wam ścieżkę, dokąd macie iść, co jest waszą misją życiową. Zdecydowanie przynosi wam to wielką stabilność, kochani. No, i mamy tutaj tą siłę, tak? Także wyjść z tego, widzicie, to jest to, co jest za wami. Pozostaw ten strach, pozostaw jakieś takie uporczywe trzymanie się kurczowo jakichś rzeczy, które nie są dla ciebie zdrowe. Masz w sobie więcej siły, niż ci się wydaje. Zobacz, jak tu siedzisz pomiędzy tymi wszystkimi lwami, trzy lwy, które po prostu są dla ciebie jak kotki. Nic nie jest ci straszne. Masz w sobie więcej mocy, niż ci się wydaje. Niesamowita energia, kochani. Zobaczmy dalej. Zacznijcie, kochani, się już tutaj zastanawiać nad swoim pytaniem końcowym. Co jeszcze chcielibyście wiedzieć? Co nie zostało poruszone podczas tego czytania? Ech, zobaczmy, co tu jeszcze dla Was, na czym należy się teraz skoncentrować. Co w tej chwili jest najważniejsze dla Was. Dobrze, a więc może być tutaj silne nawołanie, aby troszeczkę zmienić swoje nawyki, kochani. Rano, pierwsze co wstajecie, no tak jak widać, na niektórych z Was może to być po prostu za mało snu, tak? Rano, pierwsze co wstajecie, wielki kubek kawy, nie rozmawiaj ze mną, nie odzywaj się do mnie. Tak jak widać, ona ma tutaj klapki na oczach, nie widzi, tak? Nie widzi, tak jakby śpi nadal. Dla niektórych z Was jest tutaj silne przebudzenie. Przebudzenie do rzeczywistości, tak, jest silne nawołanie, aby dostrzec, ile jest piękna wokół Was, aby ściągnąć tą opaskę, odstawić ten kubek kawy, e, ale spojrzeć na to słońce, kochani, podciągnąć te rolety, za którymi też słoneczko świeci, piękne kwiaty wokół Was, tak, więcej radości, doceniać to, co jest, zamiast żyć z dnia na dzień jak wegetacja, tak. To zdecydowanie tutaj się nie wysypia. Tak jak mówię, są problemy ze snem, bardzo możliwe, że dużo koszmarów sennych macie. Być może chodzicie za późno spać, może siedzicie wieczorami przed ekranem, rozmyślacie, nie możecie spać po nocach. Postarajcie się, kochani, przede wszystkim hmm, kilka wskazówek, bym mogła Wam tutaj dać. Więcej aktywności na świeżym powietrzu. To zdecydowanie pomoże Wam dużo lepiej spać w nocy. Postarajcie się częściej wietrzyć pomieszczenie, w którym śpicie. Pomieszczenia, w którym przebywacie w ciągu dnia, tak? Często wietrzyć pomieszczenia, w których jesteście, bo tutaj też dla niektórych z Was może być nawołanie, aby częściej zmieniać pościel. Postarajcie się raz w tygodniu zmieniać pościel. Wasza pościel również e, przechwyca Waszą energię, więc jeżeli na przykład jesteście zmęczeni, zdołowani, jeżeli czujecie się negatywnie, e, podczas nocy wypacacie się i to wszystko wchodzi właśnie w tą pościel, ta energia tam pozostaje. Także nic Wam to nie da, żeby pójdziecie, rano się wykąpiecie, wieczorem z powrotem położycie się w tą samą pościel i w ciągu nocy znowu jesteście napełniani tą energią. Także postarajcie się częściej oczyszczać energię w swojej sypialni, swoje łóżko. Postawić sobie najlepiej pod łóżkiem kubek, wypełniony solą. To wyciąga negatywną energię. Możecie dać parę kropli e, e, olejku lawendowego. To również fantastycznie wpływa na relaks i na sen. Możecie wsypać troszeczkę suszonej lawendy do środka. Ja używam właśnie takich cudów i bardzo, bardzo to pomaga. Pamiętajcie, że to oczyszcza nie tylko powietrze, ale również energię. Jest tutaj jakaś ważna do Was ważne nawołanie, aby zmienić. Bo widzicie, kochani, ta osoba jest przemęczona, tak? Jest i sen, także jest tutaj coś, co jest związane ze snem. Jeśli to z Wami rezonuje, potwierdzić proszę w komentarzu, abym wiedziała, że to wasze. Bardzo możliwe, że otrzymujecie bardzo dużo snów, postarajcie się te sny zapisywać. Może trzymać jakiś notesik obok łóżka i pierwsze co, jak się rano budzicie, zapisywać, co wam się śniło. Pojedyncze rzeczy to mogą być takie maleńkie rzeczy, jak może wam się śnił, nie wiem, jakiś motylek, jakiś misiu, jakaś wróżka, jakiś kwiatek, coś, co zapamiętaliście, jakiegoś króliczka, kapelusz, słoneczko, planeta jakaś może. Cokolwiek to by nie było, księżyc, gwiazdka, robaczek, tak? Widzę różnego rodzaju, tak jakby przesłania, i każde z tych przesłań może mieć dla Was ważne znaczenie. Wprowadź więcej śmiechu do swojego życia, więcej radości, więcej zabawy, otaczaj się ludźmi, którzy ciągną Ciebie w górę, a nie w dół, tak? Bardzo możliwe, że jest tu nawołanie, aby spędzać więcej czasu z bliskimi, z ważnymi dla Ciebie osobami. Osobami, które być może są już w podeszłym wieku, e, może tu dla osób, które są w starszym wieku, może być mowa o tym, aby spędzać więcej czasu e, właśnie z młodszymi ludźmi, z wnukami, z ludźmi, którzy są e, radośni, którzy mają przed sobą jeszcze wizję i życie, z ludźmi, którzy e, potrafią cieszyć się z życia, tak? Ktoś tutaj ma takie, no takie mówię, takie... Tryb przetrwania. Tryb przetrwania. Być może nie ma już zbyt wiele zajęć w ciągu dnia, albo jest przepracowany, albo właśnie zbyt wiele się nie dzieje, jest znudzony. Przez co właśnie są te problemy ze snem. Jest brak śmiechu, brak radości. Bardzo możliwe, że tutaj również są jakieś kwestie, jeżeli chodzi o jedzenie, o gotowanie, być może ktoś się odżywia niezdrowo i to ma silny wpływ właśnie na brak energii brak chęci na zły sen, być może zbyt późno ktoś je i przez to źle śpi w nocy, tak? Być może rano zamiast zjeść zdrowe śniadanie, e, ogarnąć się, wyjść na spacer, to bierze wielki kuban, e, kawy wypija, a potem przez cały dzień chodzi struty po prostu, tak? Nie mając energii do niczego, nie mając chęci do niczego. Także tutaj jest silne wołanie, aby zmienić. Tak, bardzo możliwe, że gdzieś tutaj pozwalacie sobie na pozostawanie w jakichś używkach. Dla niektórych z Was jest tutaj pozostawanie właśnie w jakichś takich: no, alkohol, słodycze, jeszcze jakiegoś innego rodzaju mogą być niezdrowe przyzwyczajenia, również jeżeli chodzi właśnie o pożądanie. Bzyczki, tutaj widzę. Także gdzieś tutaj e, też, kochani, starajcie się panować nad sobą. Nad e, rzeczami, których pożądacie. Skoncentrować się. Tak jakby tutaj z nudów pewne osoby koncentrują się na, nie na tym, co trzeba. Zamiast koncentrować się na tym, co ważne, jak ja mówię, to są jakieś rozpraszacze i te rozpraszacze nie są dla Was zdrowe. Postaraj się, może. Bardzo możliwe, że ktoś z was tutaj dużo gra, tak? I, I trzeba właśnie bardziej wyjść do świata, tak? Wyjść do świata, powąchać kwiaty, wyjść na zewnątrz, pozostawić po prostu ludzi, walkę, rywalizację, pozostawić jakieś niepotrzebne gierki, tylko zacząć więcej doceniać to, co macie. Piękna pora roku jest, piękna jesień, kochani. Piękna natura jest, zielono cudownie. Ja powiem Wam szczerze, że uwielbiam też ten sezon roku. Uwielbiam najbardziej spacery do lasu i do parku, właśnie o tej porze roku. No, po prostu natura jest piękna. Korzystajcie, kochani, z tego. Co jeszcze dla Was? Lawenda. Mówiłam o lawendzie, także lawenda może być dla Was bardzo ważna. Eee, lawenda może Wam, tak jak mówię, pomóc również we śnie. Także do sypialni, kochani, jakąś lawendkę sobie wstawić, jeżeli macie problemy ze snem. Postarajcie się również otaczać ludźmi, którzy są dla was jak lawenda, którzy koją wasze zmysły, którzy są dla was e, ukojeniem, tak? Po spotkaniu z tymi ludźmi czujecie, że jesteście odprężeni, czujecie, że możecie być sobą, czujecie, że jest to dla was relaks, a nie stres. Także postarajcie się częściej otaczać właśnie takimi osobami. Bardzo możliwe, że jest w waszym życiu, tak jak wspomniałam, jakaś osoba o znaku lwa. Bardzo możliwe, że, um, że ta osoba zaczyna Was doceniać, dostrzegać Wasze zalety. Być może wcześniej tych zalet nie dostrzegała. Jest tutaj silne nawołanie, aby nie wątpić w siebie, aby mieć więcej wiary w siebie, w to, kim jesteście, to, co potraficie. Um, macie tutaj jakieś umiejętności których nie używacie na ten moment. Albo nie używacie tego. Um, może, może używacie tylko może wykorzystujecie to tylko i wyłącznie dla siebie, a należy podzielić się tym z innymi ludźmi również. Wiedz o tym, że zawsze jesteś wystarczający. Przestań w siebie wątpić. Bądź tak, zdecydowanie, bądź swoim najważniejszym priorytetem. Jeśli nawet ktoś Cię prosi o pomoc, pamiętaj o tym, aby najpierw zadbać o siebie. Najpierw napełnić swoją studnię, aby móc z niej nalać innym, tak? To kochani, tak samo jak w samolocie, najpierw musisz założyć sobie maskę e, tlenową, zanim będziesz mógł pomóc komukolwiek innego. Jeśli nie założysz tej maski, udusisz się i nikomu już nie pomożesz, tak? Także pamiętajcie o tym, że to jest ważne. Jeżeli nie macie sami energii, nie jesteście w stanie pomóc nikomu innemu. Postaraj się dostrzec we wszystkich relacjach, którymi się otaczasz, właśnie te plusy i minusy. Każda z tych relacji będzie miała swoje ciernie, tak, tak jak róże mają swoje ciernie, ale mają też piękno. Także postaraj się dostrzec obydwie strony sytuacji. Być może jesteś w jakiejś sytuacji właśnie w związku z jakąś inną osobą, może właśnie w związku z tym co tutaj się dzieje, tak? I Widzisz tylko tak jakby minusy tej sytuacji, a nie dostrzegasz, jak wielki rozwój ci to daje. Nie dostrzegasz być może lekcji, które osiągasz dzięki temu. Może nie dostrzegasz zmian, które zachodzą w twoim życiu dzięki właśnie tej sytuacji. Tak, coś pięknego powstanie z tej sytuacji. Także zaufaj po prostu. Tak, tutaj jest ponownie tak jakby mowa o tych nasionach. Także nie martw się, być może uważasz, że to wszystko jest stracone, że pewne rzeczy tutaj poszły na marne, że pewna praca poszła na marne, ale tutaj zdecydowanie e, jest dla Ciebie takie potwierdzenie, że, żeby się nie martwić. Że nic nie jest przegapione, że wszystko jest dostrzeżone. Postaraj się przede wszystkim w tym czasie zadbać o siebie. Dostrzec swoje potrzeby. Może tu być mowa również o tym, aby właśnie zadbać o, o swoją dietę może zwolnić troszeczkę, zadbać właśnie o sposób odżywiania, jeść więcej owoców, warzyw i pić więcej wody, tak? Coś, co wpłynie odpowiednio na Twoje samopoczucie i na Twoją sylwetkę, bo tutaj są też jakieś ważne sprawy związane prawdopodobnie z samopoczuciem, Fizycz, fizycznie coś się może zadziałać, jeżeli chodzi o zdrowie. Czy coś tutaj jeszcze w tym temacie otrzymamy? Nostalgia, dobrze, także bardzo możliwe, że również to, w jaki sposób się odżywiacie na co dzień, ma wpływ, właśnie tak jak mówię, na wasze poczucie emocjonalne, tak? To jest dla was lustrem pewnego rodzaju. E, czyli być może to, co wprowadzacie do swojego organizmu, je, wy jesteście odbiciem lustrzanym tego, po prostu co robicie dla siebie, tak? Postaraj się traktować swoje e, ciało jako e, świątynię, a nie jako plac zabaw, miejsce rozpusty. Dbaj o siebie, dbaj o swoje ciało. Powraca do nas regularnie ta wiadomość, także jest to dla was bardzo ważne. Kochani, należy odpuścić coś. Bardzo możliwe, że również gdzieś tutaj kurczowo trzymacie się jakiejś sytuacji z przeszłości i, i, i przez, to, no przez to tkwicie w czymś, tak? Być może nie, nie traktujecie siebie zbyt dobrze, dlatego właśnie, że tkwicie w tej przeszłości w tym, co było dla was zbyt bolesne, czego nie możecie odpuścić. Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje ciało. Skoncentruj się na tu i teraz. Co możesz zrobić, aby polepszyć swoją sytuację aktualnie, tak? Dobrze, kochani. Czas na pytania i odpowiedzi. Także zastanówcie się, co chcielibyście jeszcze wiedzieć, czego się nie dowiedzieliście podczas tego czytania. Wyciągniemy sobie tutaj trzy karty i do nich sobie jeszcze później też wyciągnę po trzy karty na każdą z tych kart, aby troszeczkę rozwinąć tą odpowiedź. A więc poprosimy o trzy karty w odpowiedzi na Wasze pytanie. Nie przestawaj, tak? Posłuchaj swojej intuicji. Zdecydowanie o tym mieliśmy mowę, aby skoncentrować się przede wszystkim na tym, co podpowiada Wam wewnętrzny głos, tak? Twoja intuicja wie najlepiej. E, skoncentruj się również na tym, co Twoje emocje ci podpowiadają, tak? I wypatruj znaku. Dobrze, kochani, na odwrocie mamy: spytaj swoje anioły, także pamiętaj o tym, aby zawsze, koniec końców, porozumieć się gdzieś tam, zasięgnąć opinii od aniołów, tak? E, czy to, co gdzieś tutaj uważacie, myślicie, że czujecie, że jest dla Was, czy to faktycznie jest Wasze, tak? Dobrze, zobaczmy. Nie przestawaj, co tutaj w tej sytuacji mamy. Dobrze, także jest tutaj nawołanie, od, aby odpuścić nie przestawaj się uleczać po czymś, tak? Po jakimś bólu, po jakimś rozstaniu, prawdopodobnie, po czymś, co w jakiś sposób było dla ciebie bolesne. No, musisz się bronić w pewnej sytuacji, chroń się. Dobrze. Hmm. Zdecydowanie zmierza to w dobrym kierunku, kochani, ale musicie się chronić przed tymi negatywnymi myślami z przeszłości. Postaraj się chronić swoją energię również, jeżeli dotychczas starałeś gdzieś tutaj być może schronić energię, oczyszczać energię w domu, oczyszczać swoją energię, nie przestawaj tego robić. Nadal się chroń, bo widać, że to y, naprawdę jest bardzo ważne, tak? To również chronić się przed pewnymi atakami prawdopodobnie. Posłuchaj swojej intuicji. Dobrze, także tutaj no, zdecydowanie mamy mowę o nauce jakichś ważnych lekcji, tak? Czyli bardzo możliwe, że był czas pewnych frustracji. I w tej chwili dostajecie wskazówki, um, jakie lekcje należy wyciągnąć z tej sytuacji. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Bardzo możliwe, że że jesteś tutaj w jakiejś sytuacji, która jest związana z mężczyzną o... Blond włosach, jakieś jasne włosy, mogą to być siwe włosy, jasne oczy, niebieskie, zielone oczy. Um, uważaj, tak. Jeżeli, jeżeli masz zamiar podjąć jakieś ryzyko, to postaraj się wziąć pod uwagę wszelkie możliwości. Co to ci może przynieść? Wszelkie za i przeciw, tak? Bądź ostrożny po prostu, żeby gdzieś nie, nie wyskoczyć z czymś, z czym nie powinno się wyskoczyć. Bardzo możliwe, że otrzymasz tutaj. Um, Jakieś wskazówki, możesz dostać jakieś ważne wskazówki lub porady od osoby, która w jakimś temacie może wiedzieć więcej na ten temat niż ty. Postaraj się przywiązywać uwagę do swojego zdrowia, tak? Tutaj również słuchaj swojej intuicji, jeżeli chodzi o zdrowie, i, i postaraj się nie przerywać pracy właśnie w tym temacie, tak? Jeżeli sobie tutaj obierzecie pewien plan, aby, aby zadbać o siebie, aby coś zrobić, aby coś zmienić, nie poddawać się, aż osiągniecie, kochani, swój cel. Następnie mamy: wypatruj znaku. Dobrze. Także tutaj może być jakaś sytuacja związana z prawem, tak? Eee, bardzo możliwe, że oczekujecie na coś, co jest związane z prawem. Uważaj, aby nie dać się tutaj ponieść chciwości. Ponownie mamy tutaj tą świnkę, która mi się skojarzyła od razu z tarotem, gdy kładłam i była mowa o tym ego. Także to tu i teraz widzę, że zadziewają się jakieś rzeczy, coś, co jest związane z tą świnką, tak? Ehm, świnka z reguły właśnie mówi o chciwości, o, o, o takim pożądaniu, o czymś, o zachowaniu się nietaktownie, nietaktycznie, nie tak jak należy. Także przestań się martwić, przestań gdzieś tutaj na siłę pewne rzeczy wymuszać. Wiedz o tym, że niczego Ci nie zabraknie, także przestań się zamartwiać, że coś może pójść nie tak. Musisz odnaleźć w sobie wewnętrzny spokój, tak? To Ci pomoże osiągnąć cel, do którego zmierzasz. Dobrze, spytaj swoje anioły, co tutaj jeszcze w tej sytuacji. Mamy lilię, tak, czyli może tutaj być mowa o jakiejś miłości, jakiejś nowej miłości, spirytualnej miłości. Bardzo możliwe, że ktoś, kto miał tutaj dokładnie, dokładnie to zobaczyłam, kiedy pokazał mi się tutaj ten supeł, ktoś prawdopodobnie próbował w jakiś sposób Wam zaszkodzić. Miał jakiś plan, ale te plany się nie powiodą. Ktoś prawdopodobnie opuszcza Twoje życie, ktoś opuści Twoje życie. Być może będzie to osoba, która właśnie knuła coś przeciwko Tobie. Jeżeli nie masz pewności, kto to może być, możesz tutaj spytać o to swoje anioły. Wyciągniemy sobie może, kochani, jeszcze tutaj e, znaki, karty ze znakami Zodiaku, aby w to się zagłębić. Może tutaj dostaniecie jeszcze odpowiedzi właśnie na to pytanie, kto to mógłby być, cóż to za osoby mogą gdzieś tutaj z Wami. Czekajcie, troszeczkę sobie to uprzątnę co to za osoby mogą być. Zobaczmy, jakie znaki zodiaku mogą tutaj jeszcze uczestniczyć w tym czytaniu, z kim możecie, uh, mieć tutaj styczność. Może być to coś, co jest związane z Twoją pracą, tak? Czyli mogą być to osoby z Twojej pracy lub osoby, które interesują się Twoją pracą. Jacy, jakiegoś rodzaju partnerzy, tak? Eee, może tutaj być jakaś waga, tak? Mamy wagę, możesz Ty być wagą, możesz... Możesz mieć wagę gdzieś w umiejscowieniu. Może to być baran, tak? Także mamy wagę, barana. Jest tutaj, tak jakby, jakaś świadomość, tak jakby ktoś sobie coś uświadomił. Mamy również byka oraz mamy koziorożca, tak? Także to są znaki zodiaku, które mogły brać gdzieś tutaj udział w tej sytuacji. Ile my mamy tu na liczniku? Dobrze, kochani, to na sam koniec weźmy sobie jeszcze dla Was taką jedną, najważniejszą poradę od wyroczni Gwiezdnych Ziaren. Co tutaj jest dla Was jeszcze najważniejszego? Jedną kartę poprosimy. Dobrze, zobaczmy więc, co tutaj jest dla Was. A więc spocznij w moich ramionach. Poddaj się. Obejmując przeciwieństwa i skrajności życia. A więc, wielka matka przyjęła Cię, kiedy po raz pierwszy zaczerpnąłeś powietrza, i będzie przy Tobie, kiedy wydasz swoje ostatnie tchnienie. Ona wie, jak trudne bywa życie. Wie, że bycie człowiekiem może oznaczać samotność, może oznaczać zagubienie, i że polaryzacja i rozłąka mogą być ogromnym cierpieniem, jeżeli dusza pamięta właśnie jedność źródła. Jednak bycie człowiekiem może też być. Wspaniałe, może być przepełnione słodyczą, radością, szczęściem. Bardzo często postrzegamy rzeczy jako albo dobre, albo złe, tak? Ta energia mi się pokazywała na samym początku czytania właśnie w tarocie. Kiedy wiedzie nam się dobrze, przyjmujemy, że jest to dla nas nagroda, tak? A kiedy doświadczamy nieszczęść, uznajemy, że być może zrobiliśmy coś nie tak. Jednak wszyscy jesteśmy tutaj, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, żeby wzrastać, tak? Nie jest to możliwe, żeby przez cały czas żyć tylko w szczęściu i w radości, tak? Te skrajności są nam potrzebne. Ważne jest, aby doświadczać tych skrajności, i radości, i nieszczęść, kochani. Tam uczymy się największych lekcji. Jesteś zaproszony teraz do tego, żeby właśnie przyjąć wzloty i upadki całej naszej tej ludzkiej egzystencji, żeby pozwolić sobie po prostu, żeby one uczyniły twoje życie pełniejszym. Agonia i ekstaza, piękno i gorycz. To wszystko się wypełnia. To wszystko dodaje sobie smaku, dodaje sobie kształtu, dodaje równowagi, tak? To życie jest po prostu tak króciutkie, i my tak naprawdę skupiamy się na tak nieważnych rzeczach, na tak nieistotnych rzeczach. Czas na to, żeby po prostu oddać tą samotność w ręce. Matki, natury, ziemi, wyjdź do świata, wyjdź na spacer, oddaj te zmartwienia, oddaj cierpienia, oddaj cały ten smutek, lęk, wszystkie te brzemiona, wątpliwości, wszystko to, czego się boisz. Zostaw to. Złóż to wszystko na ołtarzu Matki Natury. Przechodząc w medytację, idąc do lasu, na spacer, zostaw to tam, zostaw to w tym lesie, zostaw to w tym parku, zostaw te wszystkie swoje zmartwienia. Żyj tu i teraz. Bądź po prostu całym sobą tu i teraz. Oddaj się całym sobą tu i teraz. Pamiętaj o tym, że skrajności są trudne, ale mogą być naprawdę bardzo dobroczynne. I im gwałtowniej huśta się wahadło właśnie Twojego życia, tym prawdziwsze to życie jest, tak? Tym prawdziwiej możesz powiedzieć, że żyłeś naprawdę, że doświadczyłeś tego życia, że doświadczyłeś tych wszystkich. Wzlotów i upadków, bo po to tutaj przychodzimy, aby doświadczyć tego wszystkiego. Chcemy zobaczyć, jak to jest. Być w tym miejscu, w tamtym miejscu, przeżyć to, przeżyć tamto. Po to tu wracamy, kochani. Dobrze, kochani. A więc na sam koniec mm, zamknijcie oczy, połóżcie swoje dłonie na portalu serca, i możecie po mnie wyszeptać te słowa. Taką krótką afirmację, aktywacji gwiezdnego ziarna. A więc. Jestem gotowy, by przyjąć skrajności w moim życiu. Składam wszystkie moje brzemiona na ołtarzu Wielkiej Matki. Zanurzam się cała w jej objęciach. Możecie to sobie powtórzyć trzy razy, kochani. Możecie sobie to cofnąć, możecie to sobie zapisać, możecie to sobie powtarzać. Jeszcze raz przeczytam Wam cały ten tekst. Także em, wczujcie się, po prostu poczujcie te słowa. Jestem gotowy przyjąć skrajności w moim życiu. Składam wszystkie moje brzemiona na ołtarzu Wielkiej Matki i zanurzam się całe w jej objęciach. Amen. Dziękuję kochani Wam serdecznie za dziś, pozdrawiam Was, do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem, dajcie koniecznie znać, czy coś tutaj w tym czytaniu z Wami rezonowało, jeśli tak, jeśli Wam się podobało, jeśli chcecie tego więcej, zostawiajcie koniecznie lajka, nic Was to nie kosztuje, wymiana energetyczna. Zostawiajcie komentarze kochani, subskrybujcie koniecznie i podzielcie się tym kanałem ze swoimi znajomymi, którzy również mogą potrzebować tych wskazówek. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz, do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem, buziaki, pa!